Dzień dobry! W końcu bierzemy się za Q&A. Z góry przepraszam, że tak, żeście długo czekali. Taki tam tydzień poślizgu. Taki tam tydzień poślizgu, ale kurczę, mieliśmy naprawdę dużo na głowie. Raz, że ta przebita opona. Dwa, że troszeczkę mieliśmy w domu do zrobienia. No ale w końcu mamy wolną niedzielę. Stoimy teraz w Portugalii pod firmą. Nie ma tutaj nic do zwiedzania, także możemy się wziąć za odpowiadanie na pytania. I za rosół. I za rosół. Który się właśnie tutaj gotuje. Na razie same mięsko. Pierwsze pytanie. Paweł zadał. Mieliście kiedyś taką dość niebezpieczną sytuację związaną z mieszkaniem w kabinie. Andrzeja Wielkiego R kiedyś zagazowali i nie mógł się ruszać, no i oczywiście okradli go wtedy. Nie mieliśmy, aczkolwiek Damian miał jedynie taką sytuację, że go chcieli okraść z paliwa. Ale nie okradli. Ale nie okradli. Co jeżeli w przyszłości postanowicie założyć rodzinę? Andzia zrezygnuje wtedy z transportu. Mateusz 13 napisał. No to Mateusz, w przyszłości, jeżeli postanowimy założyć rodzinę, aczkolwiek nie wiem, czy rodzinę postanowimy założyć, jeżeli postanowimy zrezygnować z transportu, to rezygnujemy obydwoje. W ogóle wrzucę Wam linki do wywiadów w opisie. I bardzo zachęcam, może jeszcze przed obejrzeniem całego filmiku, żeby wejść w te linki i sobie poczytać te wywiady, bo tam w tych wywiadach jest bardzo dużo o naszych planach na przyszłość. Prawo jazdy dlaczego zrobiłam. Zrezygnujemy wtedy z transportu obydwoje. Zajmie... U nas nie będzie sytuacji, że Grażynka siedzi w domu, gotuje słoiki, a Januszek jest w trasie, bo my tego nie widzimy. No. Po to jesteśmy na podwójnej obsadzie, nie osobno, bo chcemy być cały czas razem i cały czas razem będziemy. No amen. I amen. I potem planujemy własny wspólny interes, mini zoo i tak dalej pod zadaszeniem, ale mówię, to wszystko znajdziecie w wywiadach, które gdzieś tam po prostu wrzucę w opisie. Będą. Potem dalej. Jak wy taki długi czas wytrzymujecie ze sobą? Nie jeden by pierdolca dostał, a wy razem 24 godziny na 7. I am Damian Madrzyk. No co Damiano, normalnie. No nie da się nie wytrzymywać razem. Jak my nie jesteśmy razem, to nie wytrzymujemy bez siebie. To już ten etap. Już tak. Nie wstydzimy się bąka puścić przy sobie. Także. Co? Nie, to jest tak, że po prostu my żeśmy się tak przyzwyczaili do siebie, że jeżeli ta druga osoba idzie gdzieś, nawet do fryzjera, to jest takie dziwne uczucie pustki, jakby się było, no nie wiem, gołym. Ja pojechałem na tatuaż do Warszawy, nie było mnie cały dzień, a i tak na Messengerze gdzieś tam. Cały czas, no co robisz, co u ciebie? Miałem rękę wolną, to w przerwie na łapanie Pokemony tam do Andzi co chwilę. To już jest takie przyzwyczajenie, bo my jesteśmy dla siebie tak naprawdę przyjaciółmi. A całą drogę powrotną z Warszawy żeśmy gadali. No, cały czas na telefonie, także to jest tak, I że... I nic w domu przez to nie zrobiła, bo gadała ze mną. Jak nie? No nie. Nic nie zrobiła? No. Znaczy zrobiłaś, spakowałaś. Spakowałam w trasę. No to jak nic nie zrobiłam? Cały dzień pakowałam w trasę, nic nie zrobiłam. No co za dziad. Basia, 1983. Moje pytanie do Was, moje warioty. Brzmi, kiedy i jak się poznaliście i czy od razu zaiskrzyło? Na początku był chaos. Dla Was i pozdrawiam serdecznie. Buziaki dla Was i pozdrawiam serdecznie. No Basia, słuchaj. To też będzie tam gdzieś w tych wywiadach.
bo mieliśmy taki fajny wywiad z Fit Guru i tam było napisane właśnie tak, tak fajnie to było opisane, fajnie się to czytało i tak dalej, także polecam tam poczytać. Skończyłam 18 lat, poszłam na nauczanie zaoczne, poszłam na stancję. Od razu po miesiąc czasu przepracowałam. Młoda dupa była, jak żeśmy się poznali. Tak, i żeśmy się poznali, my byliśmy w ogóle w osobnych związkach, ale żeśmy się zaprzyjaźnili i mieliśmy jakieś tam kontakty SMS-owe, bo w ogóle w zupełnie innych miejscach żeśmy mieszkali. No i w skrócie później pojechała do Holandii, chciała iść na busy, ja ją namówiłam na ciężarówki, zrobiła na ciężarówki, pojechaliśmy w pierwszą trasę, no i... I stwierdziliśmy, że... Skoro się przyjaźnimy tyle lat, znamy się tyle lat i wytrzymaliśmy... Skoro mnie nie zabiła na 2 metrach kwadratowych. Nie zabiłam go na 2 metrach kwadratowych, to no, trzeba spróbować. Ja wtedy jeszcze nawet go nie kochałam, znaczy kocham jak przyjaciela. On mówił, czyli że... najgorsze co może być. We friendzonie go chciałam trzymać. No, najgorsze co może być. No, ale no wracając do tematu... Stwierdziliśmy... Nawet wiatr nie jest taki najgorszy. Jak ten, jak wytrzymaliśmy ze sobą 2 tygodnie, to stwierdziliśmy, dobra, 2 tygodnie wytrzymaliśmy, trzeba spróbować. O. Wytrzymamy resztę życia. Tak. Aleksa. Hej Andzia, pytanie do Ciebie. Jak wyglądały Twoje początki po zrobieniu prawa jazdy? I jak zaczęła się Twoja kariera za kierownicą? Możesz trochę poopowiadać. Dzięki, pozdrowienia z Wrocław. Ola. Nawijaj. No to jak wyjechałam w trasę, to się zastanawiałam, co ja tu robię. Dlaczego w ogóle... Jak to się stało, że ja się na to zdecydowałam, czy to nie był błąd, na pewno też się zastanawiałam. Ciężko było przede wszystkim przyzwyczaić się mi jako kobiecie do pewnych rzeczy. No było ciężko. Zresztą do tej pory jest ciężko, ale ja już mam... Jak do tego doszło, nie wiem, było... Jak do tego doszło, nie wiem, pewne patenty mam już porobione, w ogóle dzisiaj coś się nie potrafię wysłowić. Kawusi nie wypiłam pewnie dlatego. No właśnie. No właśnie. Nagrywamy i robimy kawę. Zrobisz kawusie? Dawaj, zrób kawusie. Z kawusem będzie inaczej. Może głupie, ale mnie ciekawi. Kiedy kobieta ma te swoje dni, to co stosujesz takiego przy pracy ciągle siedzi... Kurwa, widzisz? Jeszcze raz. Może głupie pytanie, ale mnie ciekawi. Kiedy kobieta ma te swoje dni, to co stosujesz takiego przy pracy ciągle siedzącej, przy limicie toaletowym i tak dalej? Co się stanie, gdy jest wypadek? W ogóle jak sobie z tym radzisz w trasie? Pozdrawiam. To był dla mnie bardzo trudny temat, jak zaczęłam jeździć, bo jeszcze, mimo że żeśmy się znali tyle lat, to no gdzieś tam się wstydziłam, no i latałam cały czas do toalety. A toalety nie zawsze są. Co ty robisz? No bardzo słucham, bo to bardzo ciekawe pytanie. To jest poważne pytanie. No nie to ma tu co się... Nie... Rozśmieszasz mnie. Sio. Cześć, pa. Nie no, żartuję, żartuję. Na samym początku bardzo źle sobie z tym radziłam. Jeszcze tym bardziej ja mam na przykład insulinooporność. Ja mam cukier. Patrzę ile minut. Ty nie patrz. Nie patrz. Ogólnie rzecz biorąc, względem tego pytania, to mam zamiar nagrać taki odcinek. Jak sobie radzić w trasie, czego się w ogóle spodziewać w trasie, jeżeli jakakolwiek dziewczyna będzie chciała sobie zrobić prawko, z czym będzie musiała się wiązać, jeśli chodzi o właśnie toalety, o okres i tak dalej, bo to jest bardzo, bardzo taki temat, który gdzieś tam się pomija, którego nie widać, a który później spędza sens powiek, tak jak mi na samym początku, bo jednak te toalety różnie wyglądają, są brudne, są, jeżeli ktoś je, to przepraszam, osrane, oszczane, obrzydliwe, po prostu obrzydliwe. Nie wszystkie, ale są. Nie wszystkie, oczywiście, że nie wszystkie, wiadomo, no są toalety i toalety, ale jeżeli się trafi tak, że akurat potrzebujesz i idziesz do takiej toalety i widzisz, że jest taka, nie inaczej, no to co wtedy? Sobie wymyśliłam, włożysz ze sobą miskę, normalną miskę i włożysz ze sobą rozrobioną wodę z płynem do mycia naczyń. I jeżeli naprawdę nie ma takiej, jest taka sytuacja, że nie ma możliwości iść do toalety, ta toaleta jest taka, a nie inna, to ja robię siku do miski, wylewam na zewnątrz, czy jeżeli trawka jest daleko, to nawet Damian mi pomaga wylewać na zewnątrz, to opłukuję tą wodą z płynem do mycia naczyń i tak sobie radzę. Zasłaniam po prostu firanki, żeby mnie nie było widać, zmieniam tego tampona, czy tą podpaskę, czy jakieś inne. No jakoś trzeba sobie radzić.
Nie wyobrażam sobie trzymać na przykład tampona nie wiadomo ile godzin, dostać krwotok, to jest chyba anafilaktyczny czy coś takiego, od zbyt długiego trzymania po prostu krwi i tam, no jakieś tam dziwne rzeczy się dzieją, nie będę w to wnikać, bo ja od krwi bardzo szybko mdleję, także i tak dzisiaj się nie potrafię wysłowić, bo jest za gorąco. Tak więc zmieńmy temat na przyjemniejszy, krew sobie zostawmy, no taka, Przemysłaka Boś. Ja już od razu połączyłam nazwisko i imię, jak zwykle. No, ale dobrze, bo już kawusie Damian zalewa, także myślę, że jak wypiję parę łyków kawusi, to się lepiej będę wysławiać. Pytanie od Przemysława Woźniaka. Witam i o pogodę pytam. Czy mieliście... Słońce. Gorąco. Gorąco, 34 stopnie. No. Czy mieliście kiedyś w całej karierze zawodowej awarię auta, że musieliście czekać na serwis w jakimś polu? Pozdrawiam. O dziwo nie. O dziwo nie, mieliśmy raz awarię auta, ale byliśmy akurat na parkingu. Na parkingu byliśmy, także czekaliśmy na parkingu, na autohofie. Tak. W szczerym polu nigdy żeśmy nie stali. Inaczej, w szczerym polu to my bardzo często stajemy. Ale nie z awarią. Ale nie z awarią, tylko po prostu stajemy w szczerym polu, żeby można było iść coś zwiedzić, żeby był święty spokój, żeby nie było tyle ludzi. Następne pytanie od A. Igor. Pytanie, skąd wasza miłość do ciężarówek? Może nie tyle do ciężarówek, co my po prostu jeździć lubimy. Nieważne, czy to są, czy to jest... Czy to duże, małe, średnie, no, czy właśnie. Ma dwa kółka, czy cztery. Ale my po prostu lubimy jeździć, także fajne połączenie pasji, jazdy, samej jazdy w sobie i tego, że można sobie pozarabiać, że można sobie zwiedzać. Szwagier cię zaraził. No. Świnia taka, nie? No do nie. Złego namówił. Nie, no. On pracował szybciej ode mnie, ja po prostu go do pracy odwoziłem, zobaczyłem, że tak sobie jedzie, nie, mam go fajnie, tak sobie jeździ, Niemcy, Francja, to ja też tak chcę i... Tak. Baca, dlaczego nie macie klimy postojowej? Przecież to tragedia we dwoje w lato. No wiemy! Wiemy, że to tragedia. Memory 5 do szefa może odpowie na to pytanie. Do szefa, tak. No u nas w autach żadne auto w firmie nie ma klimy postojowej, żadne. Mamy nadmuch postojowy, tylko teraz jak go włączymy, to się usmażymy. Adam Kuflikowski. Witam, do jakiego kraju byście chcieli pojechać, a do którego nie? I dlaczego? Pozdrawiam i szerokości. To może ty najpierw. Do jakiego byś chciał pojechać? Jeszcze Z którym nie byłem? Tak. Ciężarówką. Tak, no. Nie wiem. Powiem szczerze. Do Grecji? Może? Tak, wiem, że tam zaraz powiecie, że syfi w ogóle, no ale pojechał do Grecji. A do którego byś nie chciał? I dlaczego? Nie ma kraju, do którego bym nie chciał pojechać. Nie boisz się? Nie, będzie kraj tylko, do którego właśnie będę się bardziej albo mniej stresował, bardziej albo mniej denerwował, bardziej albo mniej na marudze, że muszę tam jechać, ale pojadę wszędzie. Tak? Ile zobaczę, tyle zobaczę. Patrz, jaki odważny. No, nie? A ja do Lelele. Ale ty nie masz wyjścia, gdzie ja pojadę tam i ty, no to... O, jaki dziad. Ja bardzo bym chciała pojechać do Norwegii, do Norwegii bardziej. Jezus, jak mi się podoba. A w sumie, no na Skandynawię też bym chciał. Jak mi się podoba tam, Jezu, szczególnie Marcin Jesion taki dodaje tam zdjęcia. Ale nie zimą. Zimą też tam jest fajnie. Tylko my nie mamy oczywiście zestawu odpowiedniego. O Jezu, jaka gorzka. Co, cukru nie nasypałeś? Nasypałem, ale gumę jadłem. Aha. No, to także ja Norwegia. W Norwegii jestem zakochana. Przepięknie tam jest. I jeszcze chciałabym Szwajcarię. Byliśmy. Ale my byliśmy w Szwajcarii, ale tej takiej niskiej. A ja bym chciała w Szwajcarii, ale tam, gdzie góry, gdzieś tam pomiędzy górami pojeździć sobie. Ojej, marzy mi się. A do jakiego bym nie pojechała? W sumie do każdego bym pojechała. No wszystko jest to przygoda, kurde. Ja wszędzie widzę, i przygoda, no ale ja. Dark Mood. Andzia, czy miałaś jakieś obawy, uprzedzenia przed wyjeżdżaniem w początkowe trasy? Gdzie tam? Znaczy miała obawy, że jej papieru braknie, bo przyjechała ze zgrzewką papieru toaletowego. Nie wiem po co. No, ale te moje pierwsze zakupy w trasę były super. Jej pierwsze zakupy w trasę to była... Jezu, dalej gorzka. Zgrzewka tego... Ile ty kawy nasypałaś w ogóle, że ona taka gorzka? Dobra, nie patrz na kawę, tu odpowiadaj. Zgrzewka Tigerów? Czy miałem takie... Zgrzewkę! No bo ja byłam... Po co jej to? Ale no. Różne smaki sobie wzięła, nie to, że jeden.
No bo ja jeździłam wcześniej jako Uber w Holandii. No. Holandia, tutaj Niemcy, Belgia. Ja miałam takie wyobrażenie, że to będzie noc, jazda, dzida i w ogóle. No, jest w sumie. Tylko że ja wtedy się tak niedobrze odżywiałam. I tak. Wtedy sobie tak. Ona wtedy widziała głosy. Jej zakupy w trasę. Milion, kwadrylion zupek chińskich. A właśnie miałem wody stać. Milion, kwadrylion zupek chińskich. Zgrzewka tych energetyków? Zajzajerów energetycznych. No i w sumie teraz wiem, po co ten papier. No ale po co brać papier, skoro w toalecie zawsze jest? Ja nie wiedziałam, że są. Że nie wiedziała, że są. Nigdy się nie tankowała na Orlenie, nie była w toalecie, nie? No ale za, no ale za granicą, ja nie wiem, może nie ma za granicą papieru. Ale przecież jeździłaś do Holandii, to widziałaś jak jest. No w Holandii, no a my mieliśmy do Francji jechać, ja wiem jak we Francji to bywa. Tak samo, tylko że brudniej, no. Daniel młody! Po pierwsze, ile pali Scanio? Zależy jaki ładunek. Zależy jakie ładunki. To nie ma tak, że pali sobie tyle, czy Scania pali od 20 do 28. No. Zależy, czy wiedziesz 2 tony, czy wiedziesz 23 tony. No, albo 24. Znaczy nie, no ta akurat najwięcej przy 24 tonach pali 25. 25, no. Taka średnia. Czy lepiej się jeździ obecną, czy starszą? Oj, obecną. Nie? No zdecydowanie. Zdecydowanie obecną. To jest zupełnie inny komfort jazdy, jak ta starsza Elka. Przy tamtej Scanii wyklinałem. To jest tutaj bajka. Tak, a tutaj jest cisza. Cisza, w końcu mi już nie marudzi. Czy oglądacie Joker Farma? Czy jest, to jest youtuber z kanału rolniczego? Nie, ja tego nie oglądam, Damian? Nie. On tam lubi jakieś tam, ale takiego chyba nie oglądasz, nie? W wojsku, jeśli tak, to gdzie? Bardzo sympatyczny jest, zresztą jest chłopak. Wiadomo, spojrzeć, od czoła do stóp, no, czysta sympatia. Tak. Nie byłem w wojsku. W sumie mój rocznik był ostatnim rocznikiem, który miał być poborowym. Ale on sobie poszedł na studia. Ja to już. Czy byliście ciężarówką? Ale kategorię A mam, żeby nie było. W sensie AA. W sensie A, zdolny jestem. Czy byliście ciężarówką na wschodzie? Jeśli nie, czy chcielibyście pojechać? No na Litwie, bo to się chyba zalicza do wschodu, nie? Ty, no ale Litwa, a Rumunia? To jest stan umysłu. Ale Rumunia, tam potem Węgry tam też można zaliczyć? Tam woda zawraca. Tam woda zawraca? Nie, Węgry też można zaliczyć? Wschód to się rozchodzi o Rosję, Ukrainę, no to o... Jeżeli się rozchodzi o były Związek Radziecki i w ogóle tam Rosja itp., to nie byliśmy. Pojechalibyśmy, no ale nasza firma tam nie jeździ. Ale no, nie jeździ. Jedyne gdzie byliśmy, to na Litwie. No i poda... No i Rumunia. Rumunia też można do wschodu, no przecież. No, można, no. Rumunia, południowy Węgry. Wschód. No. Słowacja? Nie, no nie przesadzaj. Słowacja to. Tak jakbyś powiedziała, że w Polsce byłeś. No to co? Na wschodzie. To jest nie, takie pomiędzy. Na Rosji, na Ukrainie nie byliśmy, na Białorusi, na Litwie byliśmy. Było fajnie. Nieporozumienie na firmie wynikło, ale ogólnie kraj spoko. Tak, fajnie było. Bardzo dobra golonka w Rumunii, o Jezus. Ja o Litwie, ta o Rumunii. Ja o Rumunii, o golonce ta golonka była. Nigdy w życiu golonki nie jadłam, tam jadłam pierwszą w życiu. I fajnie, bo ten pierwszy raz był taki smaczny. Pierwszy raz się pamięta najdłużej. No. Ja pamiętam swój pierwszy raz z golonką. No. Mama zrobiła. Mama zrobiła, okej, dobra. Dziwne połączenie, dobra, dalej pytanie, następne pytanie. Czy oglądacie Tkaczyka i Nasiera? Ja Tkaczyka oglądam bardzo często. Nasiera też czasami i Tkaczyka i Nasiera oglądam. Ale częściej oglądam Tkaczyka, jakoś tak bardziej Maciej mi do gustu przypadł. 7. Bardzo Was pozdrawiam, oglądam wszystkie filmy, jesteście bardzo mili i sympatyczni. Też Cię pozdrawiamy. Jeden mały komentarz do Angeliki, świetnie podkładasz i dobierasz muzykę pod urywki filmu, super. Dzięki wielkie, bardzo mi miło. Tylko widzi, że dobrze muzykę podkładasz, że fajne ujęcia, a to, że ja jakieś fajne ujęcie zrobię, tego nikt nie widzi, czuję się pokrzywdzony, dyskryminowany. Bo Ty rzadko... No i warzywa wrzucę. Warzywa? Dorosioła, no. Dorosioła? Dobra. Pelksar. Pytanie od Pelksar. Pelczar. Mam pytanie. Gdy spotkamy się następnym razem, czy dostanę znowu taki dobry deserek mniam? Nie. Teraz Twoja kolej. Tutaj właśnie napisał mu Tomasz Worotnicki. Następnym razem to Ty stawiasz. To on odpisał, że w zasadzie wypadałoby. A no. No. Robert Gbor. Kochani, czemu nie zakończacie odcinków tylko ciach i koniec? Pozdro ze Szczecina. O, to jest bardzo fajne pytanie, to ja już tłumaczę, jak, bo... Jak ma na imię? Jak?
Robert. O, Robert Jerzyna ze Szczecina, przy wszystkich szefów. A, no ze Szczecina, no właśnie, w ogóle Szczecin. Szczecin, pozdrawiamy, już ci daję warzywka. Masz, wrzucaj warzywka. A ja szybciutko, bo widzisz, ty mówisz szybko, szybko GoPro, a mi dupę zawracasz. No to odpowiadaj tam, a nie się patrzę, jak wrzucam. Patrzę się, bo nie przyszykowałeś sobie liścia laurowego. Zaraz sobie wyciągnę, odpowiadaj tam na pytanie, bo to bardzo dobre pytanie jest. Bardzo dobre pytanie. Kochanie, czemu... Kochanie, kurwa. Czemu nie zakończamy odcinków? Ponieważ jak nagrywamy, to ja nigdy nie wiem, kiedy jest te 45 minut i koniec. Ja nie planuję sobie odcinków, to jest wszystko nagrywane na bieżąco, my tego nie reżyserujemy, to nie jest jakieś tam... Co się wydarzy, to będzie w odcinku. I jeżeli mam, już widzę, że w kamerce się kończy pamięć, to wtedy tą kamerkę zgrywam. Także ja nigdy nie wiem, kiedy ja zakończę ten odcinek. Dlatego nie ma jakiegoś tam zakończenia czy coś, bo to jest niekończąca się opowieść. To jest cały czas... To jest fajne, to jest takie never ending story w ogóle. To jest taki, kurczę, Big Brother w ciężarówce na żywo, ale po prostu dodaję co jakiś czas, bo nie mam tu live streama. Bo jakbym miała, to bym może... Nie, bo bym oszczędziła wam jakieś tam siku czy coś, czy jakieś tam dziwne rzeczy inne bym oszczędziła. No ale no właśnie to tak wygląda, że ja mam... Patrzcie, mam live streamy, jeśli marzę. Nic mi się nie marzy. Adam Jasiński, witam. Jak długo już razem jeździcie oraz do którego kraju najbardziej lubicie jechać i go przy okazji zwiedzać? Pozdrawiam. Również cię pozdrawiamy. Jeździmy ze sobą 3 lata już ponad. A do którego kraju najbardziej lubimy jechać i go przy okazji zwiedzać? Hiszpanię. Chociaż myślę... Do niedawna. Chociaż ostatnio, jak oni mają takie po prostu... z korona wirusem, no to niestety, ale mniej nam się tutaj lubi zwiedzać, ponieważ trzeba na przykład w morzu w maseczce być. W morzu w maseczce. Albo idziemy gdzieś jakąś strefą zieloną, gdzie nie powinno być tej maseczki, a oni tam wszędzie maseczki. I jeżeli jest 40 stopni, 45, jeżeli jest upał, ta maseczka przesiąka, jest jak gnój, można z niej wyciskać, a trzeba ją dalej mieć na buzi, bo kosztuje to 600 zł, pół 600 zł. To by było jeszcze. To by fajnie było. 600 euro mandatu, a 100 euro mandatu, jeżeli ma się tą maseczkę pod nosem. Także już nam się tutaj tak dobrze nie zwiedza i tak dobrze nie jeździ, bo naprawdę mają tutaj... Przy tych temperaturach to jest tragedia, dokładnie. Jemy dla chwili, tutaj pyta, co mówicie sobie w trudnych chwilach? Co mówimy sobie? A weź się ode mnie odpier... No nie. Nie, no wspieramy się. Mamy tak naprawdę tylko siebie w tej trasie, no to jeszcze jak mielibyśmy się kłócić. Nie, ale takie najczęstsze, co mówimy sobie w trudnych chwilach? Ważne, że mamy siebie. Ważne, że mamy w siebie, no. Że mamy siebie. To jest chyba najczęstsze sformułowanie, które no. Idzie w dwie strony. Jak coś złego się dzieje, coś niedobrego, no to jest ważne, że mamy siebie i... Zaraz po tym jest daj kamienia. I mi się łezki zebrały teraz. Ja nie mogę, bo to są wzruszające takie... No tak, z tym daj kamienia to bardzo wzruszanie. Bogusław Kowalski pyta, co to ciągle się świeci na szybie czołowej? Czytnik? To czytnik szalowski nowy. Tak. I on jest od Portugalii, od Hiszpanii, od... Od Włoch nie, bo od Włoch nam zostawili. Portugalia, Francja, Hiszpania, Austria i Belgia. Tak. Jacek M. pyta, wyobraź sobie Andzia, że Misiuś zachorował. Oczywiście ci tego nie życzę, a dzwoni szef, że trzeba pilnie jechać do Andii. Czy pojechałabyś sama? Odpowiedz szczerze. Pozdrawiamy, jesteś super parą, Jacek z Edytką. Odpowiadaj sama. No to ja odpowiadam sama. Mieliśmy ostatnio taką sytuację, że Damian miał ostre zapalenie trzustki, no to oczywiście go nie zostawiłam. Nawet nie ma takiej opcji, żeby go zostawić gdzieś, bo szef każe jechać. Nie ma takiej opcji. Ale jeżeli by była taka sytuacja, gdzie on by, no nie wiem, miał na przykład złamaną nogę, rękę... Chyba to by ze złamaną nogą z tobą pojechał. Znaczy bym nie prowadził, ale bym pojechał. Nie? No dobra, no ale jeżeli by była taka sytuacja, że musiałbyś zostać w domu, a nam by potrzeba było pieniążków. Normalnie by pojechała. Tak, to pojechałabym. Na plantece nie ma problemu ze mną z pracą. Na chłodni bym chyba nie pojechała. A to dlatego bym nie pojechała na chłodni, że na chłodni mieliśmy wymianę palet i ja po prostu nie miałam siły tych palet wrzucać jedną na drugą, na przykład, żeby wyłożyć tam komuś. Bo wiecie, jak to jest, jak jest firma, gdzie masz wymianę palet, no i te palety po prostu... Mówią, dobra, weź je tutaj koło rampy, oni sobie później zabiorą, no to jest spoko, nie?
Ale gorzej, jeżeli masz 33 palety wrzucić z paleciary. I je trzeba ładnie ułożyć jedna na drugą. Ja na naczepę i musisz się... Andzia, no to Andzia po prostu jest za niska też, więc... To za niska, ale ja przy takim... Przepukliny bym bardzo szybko dostała, bo one często nasiąknięte. To są europalety, no one ciężkie są, nie? Jeszcze jak są czymś przesiąknięte, to już w ogóle. Tak, i sobie nie wyobrażam. Na chłodnie bym nie została, a na planecie myślę, że na spokojnie. Pojechałabym. A zresztą my żeśmy jeździli, mówię, osobno na dwóch autach i każdy się zajmował swoim autem, tyle że to była wywrotka. I na wywrotce też nie miałabym problemu, żeby sama na przykład jechać. Na wywrotce fajnie mi się jeździło, radziło sobie, tak samo tutaj na plandece dobrze mi się jeździ, radzę sobie ze wszystkim, także nie byłoby to problemem, nie? No. Jeżeli to by była taka choroba, w której by on mnie nie potrzebował, jakby miało się tak jak tak przy tym OZT, no to nie wyobrażam sobie, że go zostawiam, tym bardziej, że teraz prowadzimy zbiórkę i zachęcam Was gdzieś tam, żeby wynaleźć tą zbiórkę i dołożyć się, bo chłopak był kierowcą i też chorował na OZT. Niewiele starszy od Damiana. I też chorował na OZT i zmarł przez to, że przez te OZT zrobiła mu się martwica trzustki. I zostawił kobietę i 2,5-letniego synka samego, nie? Także no to była taka, tak podobna sytuacja. Ja sobie nie wyobrażam, że Damian nagle jedzie do szpitala i ze szpitala do mnie dzwonią, że Damian już z tego szpitala nie wyjdzie, nie? No i serdecznie pozdrawiamy i buziaki dla Was. Kamcia, to dołączę do pytań i ja. Po pierwsze, czy mieliście kiedyś chwilę zwątpienia i chcieliście powiedzieć dość tego, szukam innej roboty? Oj. No. No. Ale w sensie, czy że innej roboty, że innej firmy jeździć, no to no mieliśmy. Że innej firmy jeździć, to nawet ostatnio mamy taką sytuację. A czy że innej roboty, w sensie, że nie jeździć, też mieliśmy, ale później stwierdziliśmy, inaczej, no bo że... my mamy swoje jakieś tam plany życiowe, chcemy, że te mini zoo otworzyć, to do tego trzeba dużo pieniążków. Żeby dużo pieniążków zarobić, to raczej no ciężko z pracy takiej, w którą, no nie wiem, poszlibyśmy do zakładu pracy i zarabiali tam tą najniższą no, ale krajową. Ja zrezygnowałem z zakładu pracy, gdzie 8 godzin jesteś, no bo to nie dla mnie. 8 godzin. Jednak no, ta praca jest fajna, no można sobie pozwiedzać, wiadomo jest ciężka, bo te 21 godzin na 9 godzin to jest naprawdę męczarnia. Teraz jak żeśmy jechali, non stop 20 godzin i 9, a 20 godzin i 9 to po prostu jest wycieńczające. Dla organizmu jest bardzo duże obciążenie, także jest ciężka, ale jest dużo plusów. Jest właśnie to zwiedzanie, nikt nie stoi nad głową, nikt nie mówi co masz robić. Znaczy wiadomo, dostajesz zlecenie, ale jedziesz, już więcej nie masz kontaktu z nikim tak naprawdę. Ano? Potem następne. Drugie pytanie. W ilu firmach już pracowaliście i czy zawsze razem w każdej z nich? Ty pracowałeś? No po kolei powymieniaj. Najpierw pracowałeś w AgriPlusie. Nie. No co, ty najpierw pracowałem w Abro, później pracowałem w hotelu. Ale ja mówię w ciężarówkach. Nie patrz w Abro. No to w ciężarówkach, to przecież to jest trzecia firma. Jezus Maria, a on mi będzie opowiadał... Trzecia firma ciężarówkowa i we wszystkich pracujemy razem. Nie wiem, czy to właśnie o to chodzi, czy ogólnie o firmy w życiu, w jakiej się pracowało. No ale rozmawiamy też z kanału o ciężarówkach, no to raczej o inne się nie rozchodzi zawody. No bo jeżeli by się rozchodziło o inne zawody, to braknie filmiku, jak Andrzej zacznie filmować. No tak, no bo ja to tam się wszystkiego i mam, no nieważne. Od 18 pracuję i od 18 jestem na swoim, od 18. No i dobrze, na emeryturę szybciej pójdziesz. Aha, no żebym jeszcze zobaczyła tą emeryturę. No. W ilu firmach pracowaliście, czyli w trzech wspólnie? Ty w czterech. No bo jeszcze AgriPlus. Bo Damian zaczynało na CE, na AgriPlusie, woził już świnki. Ja na C zaczynałam, wiadomo, na solówkach, ale C nie liczę. No i potem wspólnie w trójce. W trójce chwilę żeśmy jeździli też osobno na dwa zestawy, ale żeśmy mieli tak fajnie ułożoną pracę, że żeśmy jeździli w te same miejsca, nie? Oj, tam osobno, jeden za drugim. No jeden za drugim. No. Trzy. Ulubiona nutka do jazdy w nocy. Nie ma ulubionej nutki. Ty masz ulubione sety Mareckiego? Ja mam ulubione sety, znaczy ja mam dwa ulubione sety Mareckiego. Tracker LBJ. Marecki wie jakie. Z 4 kwietnia i z 18 stycznia. I ja wałkuję te sety non-stop. No, bo go pobudzają, podobają się, a ja natomiast... Czasami jeszcze jak Szmitek nowego seta da, no to też... Szmitka, no. No bo on jest taki wariat, że jak się go słucha, to się nie da rady nie spać. A ja słucham wszystkiego, ale głównie... Wracamy
Wracamy, kanie. Mhm. O Jezu, sezon na grzyby, kanie. Trzeba zebrać gdzieś kanie, może no, uda nam się. No, Kornelia mówiła, że tam koło nich lewo, w prawo łąkę kanie. Tak? No. O Jezus, to trzeba będzie zebrać. Dobra, wracamy z powrotem, bo nam się kamerka rozładowała. Wyłączyło się, rozładowało. A stanęło na ulubiona nutka do jazdy w nocy. Damian powiedział swoją, a ja słucham wszystkiego. Dubstep, hardstyle, w zależności co tam nowego znajdę, bo ja uwielbiam jakieś nowości, wynajdywać coś co takiego, co mnie pobudzi. Baciary, ty. Pozdrowionka z Kujaw i Pomorza. Również Ciebie pozdrawiamy. Nie napierdzielaj. Próbowałem Rosią. W tej chwili spod Volkswagena z Portugalii. Dobra, lecimy dalej. Błażej Kowalski, pytamko. Jak wyglądają Wasze zarobki w Ritex, jeżeli to nie tajemnica? Mniej więcej chciałem porównać, jak to wygląda z północną stroną Polski, gdzie też jest sporo firm, gdzie się lata w podwójnej. To jest najpierw, bo to potem jest następne pytanie. Jak wyglądają nasze zarobki w Ritex? W tej chwili wyglądają słabiej o wiele. Przed COVID-em wyglądało to tak, że jeden kierowca miał 7700, drugi kierowca miał całe 8000. Czyli ja. To jest... I dlaczego różnica między jedną a drugą wypłatą? Nie, że kierowca jeden gorszy, jeden lepszy, tylko dlatego, że jeden kierowca, jeżeli podwójna była, składała się z dwóch chłopów, to jeden chłop szedł się meldować w biurze i czasami to nawet parę godzin mogło zejść, jeżeli była kolejka. No bo tak, jak wracał z trasy po 3 tygodniach, zanim zdał wszystkie CMR-ki, karty pracy. Tak, no a drugi mógł sobie jechać w tym czasie do domu, to tylko no. Dlatego. I na przykład, jeżeli jakiś serwis wypadał w dniu, w którym się jest w domu, no to wtedy ta osoba, która, na którą auto było, musiała niestety swój czas wolny na to poświęcić i jechać na serwis. No. A nam to nie robi różnicy jakby. No, nam to akurat nie robi różnicy, ale teraz od czasu COVID-u firma zmniejszyła wszystkim kierowcom pensję na równe 7000. Przynajmniej nie zwalniali. Po to, żeby właśnie nie zwalniać tych ludzi, ale w tej chwili zarobki moim zdaniem są nieadekwatne do pracy, którą robimy, bo jednak praca wróciła już do normy. Na początku jak zmniejszyli, jak na przykład Volkswageny, ta cała samochodówka, którą żeśmy wozili, się pozamykała, no to wtedy rozumieliśmy tą sytuację. W tej chwili tej sytuacji nie rozumiemy. Ostatnio na przykład dla porównania byliśmy 5 tygodni w trasie, no bo ja byłam chrzestną, no to przyciągnęliśmy na chrzciny, żeby dojechać. I za 2 tygodnie zostaw, bo zepsujesz. Już, dobra, już chowam. Kontynuuj tam, rozmawiać. Przecież to słychać, jak napieprzasz w kamerce. No i byliśmy ostatnio zamiast 3 tygodnie, to 5 tygodni w trasie i za 2 tygodnie dodatkowe dostaliśmy 700 zł jałmużny. Czy nie myśleliście, żeby iść na podwójną do Niemca, gdzie siedzieć? Myśleliśmy. Nieraz myśleliśmy, bo tak jak była właśnie sytuacja z Damianem, ostre zapalenie trzustki i tak dalej, automatycznie wtedy u Polaka to jest najniższa krajowa, której też żeśmy nie dostali. Tak, myśleliśmy, żeby jeździć u Niemca, ale u Niemca ciężko na podwójną obsadę, żeby było auto na stan i żeby się jeździło po całej Europie, nie tylko po Niemczech. No bo Niemcy to najczęściej jest robota u Niemca po Niemczech. A no na podwójną obsadę to nie ma takiej racji bytu, żeby jeździć u Niemca po Niemczech. Niestety, ale to są nerwy niewarte tych pieniędzy. Może nam się uda z czasem coś znaleźć, bo cały czas jesteśmy w poszukiwaniu. Znaczy nie takim intensywnym, że ja siedzę i przeglądam ogłoszenia, ale jeżeli rozmawiamy z kimś, to prosto u źródła się pytamy najczęściej, jakie są warunki. Także może w przyszłości kiedyś nam się uda taką pracę gdzieś dorwać. Jeszcze jedno. Dostajecie od firmy jakiś dodatek do wypłaty, coś w tym stylu, na przykład na toalety, prysznice, weekendy za granicą, czy po prostu to jest wszystko do wypłaty doliczone? No nie, no ogólnie rzecz biorąc to jest niby zawarte w diecie, bo to jest tak, że kierowca zarabia w Polsce podstawę plus diety. No i w tych dietach te właśnie prysznice, toalety i tak dalej, to jest właśnie dieta tak zwana dla kierowcy. Nie? Pytanie. Robert Trojanowski pyta, ile rocznie robicie kilometrów na zestawie? Nie pytam, ile Fordem. To ile robimy? Nie wiem. No liczmy średnio 5 tysięcy. 5 tysięcy, no średnio, no co? Co 5 tysięcy? Kilometrów tygodniowo. No to selisz tygodnie razy rok, jak jesteś tak mądra. Normalnie. No to dawaj. Ja już ostatnio nawet to liczyłam, bo rok ma ile tygodni? Poczekaj, zaraz sprawdzę. Rok ma tygodni... No
czekaj. Średnio robimy około 210-220 tysięcy. Po co to się rozwodzić na to, ile my robimy tygodniowo, tylko patrzmy na to, ile robimy miesięcznie. W miesiącu robimy tak od 15 do 18 tysięcy. Rzadko kiedy się zdarzy, żebyśmy zrobili więcej. No 15-18, 15-20. No to liczmy średnio 18 tysięcy, tak? No, czyli robimy około 200 tysięcy rocznie. Dla porównania Fordem 17. No, no, dla porównania Fordem 17 tysięcy. Tak gdzieś. Paweł tutaj pyta. Pytanie, które nurtuje mnie od samego początku oglądania was, mianowicie śpicie na jednym łóżku czy na dwóch, jak to... I jeśli tak, to kto na górze, kto na dole? No ale Paweł, jeżeli nas oglądasz, no to widzisz nieraz, gdzie śpimy, bo my się nie ukrywamy, że śpimy na dolnym łóżku wspólnie, a u góry mamy cały ten majdan, którego nie ściągamy. Słabo nas oglądasz, oj, słabo. Maciej Zygmuńczyk. Przez jakie kraje się wam dobrze jeździ i na obecną chwilę są bezpieczne? Pozdrawiam. Nie ma bezpiecznych krajów. Nie ma bezpiecznych krajów. Nie ma bezpiecznych. Mogą okraść, mogą włamać się do kabiny, czy okraść, czy w Niemczech, czy w Anglii, czy we Francji, czy w Hiszpanii. Nie ma czegoś takiego jak... Czy w Polsce. Nie ma czegoś takiego jak bezpieczny kraj. To wszystko zależy od szczęścia i nieszczęścia kierowcy. Nie, i my osobiście nie ma czegoś takiego, że się czujemy w jakimś kraju mniej bezpiecznie, bądź bardziej bezpiecznie, bo w każdym kraju są jakieś rejony, które są bardziej uważane za okupowane przez złodziei lub mniej, na przykład, no nie wiem, we Francji mogą nas okraść bliżej Paryża, a na przykład jeżeli pojedziemy w okolice, w których często żeśmy jeździli na Wybrodce, tam Grenoble i tak dalej, no to mniej jest tych złodziei i tak dalej, tylko więcej, bardziej turystów. No i nam się wydaje, że bynajmniej mniejsza ilość kradzieży, także nas osobiście nigdy nie okradziono. I wydaje mi się, że dlatego nas nie okradziono, ponieważ my często stajemy w miejscach, w których by się ciężarówki raczej człowiek nie spodziewał. Dlatego nie mają możliwości, bo z tego co zwróciliśmy uwagę, złodzieje raczej są zorganizowani. Raczej wiedzą, w których miejscach najwięcej ciężarówek staje, które miejsca są najmniej strzeżone, a nawet jeżeli są strzeżone, to mają takie patenty na to, że to nie stanowi dla nich problemu. A my stajemy w miejscach, no nie wiem, na jakiejś zatoczce, na jakiejś przemysłówce, pod którą raczej ciężarówki nie stają na weekend, ale my wozimy ze sobą toaletę turystyczną, wozimy ze sobą prysznic. Stajemy po to na takich przemysłówkach, żeby mieć dostęp do komunikacji miejskiej i dostać się do, żeby zwiedzać cokolwiek. Także myślę, że to dużo nas też chroni przed kradzieżami, bo jednak stajemy w takich miejscach, gdzie złodziej się nie spodziewa ciężarówki i nie ma możliwości zaatakować. Tak mi się wydaje. Bardzo ładnie. Dwa z plusem. Baca, jaką macie stawkę? Dniówka czy kilometr? Stała. Niezależnie czy to jest 19 dni, czy to jest 25 dni, to jest stała. 7 tysięcy równe. Bo COVID. Przed COVIDem było 8. Lulek Lucjan. Moje pytanie. Czy myślicie o ślubie, o potomkach, bo czas ucieka? Pozdrawiam serdecznie. Misiuś, czy myślimy o ślubie? A po co? My mieliśmy mieć ślub. Mieliśmy mieć ślub, wszystko było ogarnięte, zarezerwowane, ale niestety były przyjaciel Misiusia po prostu tak dołki pod nami kopał, że zaczęliśmy dostawać mniejszą wypłatę. Co za tym idzie, po prostu te wszystkie rzeczy, które były zorganizowane na ślub, trzeba było odwołać. W tym jeszcze zmarła moja babcia i stwierdziliśmy, że niestety, ale odwołujemy i na razie się nie spieszymy ze ślubem, bo miłość to nie jest ślub. Miłość to jest wspólny szacunek na co dzień, a nie papierek. Bo dużo ludzi na przykład sobie bierze ślub, a potem się rozchodzi, a to nie o to chodzi, żeby się rozchodzić, tylko żeby się szanować i kochać. Myślimy o potomkach, bo czas ucieka. Potomka to sobie można zaadoptować, nie trzeba mieć własnego. Każdy ma na to zdanie, każdy ma zupełnie inne zdanie. Ja mam takie zdanie, że jeżeli ja mam bardzo dużo chorób genetycznych, to ja nie chcę mieć własnego potomka, wolę zaadoptować. A zaadoptujemy wtedy, kiedy będziemy mieli na tyle stałą sytuację finansową, czyli już będziemy mieli własne mini-zoo, będziemy siedzieć na miejscu w domku, zajmować się zwierzętami, będziemy mieli już płynność taką finansową, będę wiedziała, że to się już utrzymuje dłuższy czas, wtedy możemy pomyśleć o potomku, którego możemy zaadoptować. Tak wygląda sytuacja u nas. To prawdopodobieństwo, że ja potomka mieć nie mogę przez choroby, które właśnie mam.
Misiuś, Salin 83 pyta, czy chcielibyście kiedyś zaliczyć lodową trasę Ice Road Track albo America Express? Nie, bo nie lubię zimy. Nie lubisz zimy? Nie lubisz, jak ci w tyłek zimno? Nie. Śniegu też nie lubisz? Śnieg lubię, ale nie lubię, jak jest zimno. I to tak... A aniołki na śniegu? Nie ma teraz śniegu. No nie ma teraz śniegu, a tam by było. Nie. Nie? Ja nie jestem typem takim cierpliwym. Ja bym się nie nadało na taką trasę. No, to już ja jestem bardziej cierpliwa. Co do Ameryki, zależy o jaką Amerykę chodzi. Czy tam Ameryka Południowa? Nie wiem, mi się zawsze marzyło, żeby po Stanach się przejechać. Tym krążownikiem. Wiecie, ryjek z przodu, maska i... Takim czymś bym się przejechał po Stanach. Ogólnie przejechać się po Stanach, zobaczyć, jak to tam wygląda od zaplecza życia. Tak, na miesiąc, dwa, trzy po prostu pojechać, sprawdzić, jak tam się żyje, jak tam się jeździ, to tak. No. Ale raczej chyba nie na stałe nawet, tylko po prostu, żeby... No nie wiem. Chyba żeby nam się życie spodobało, tak. No to wtedy tak. Ale gdzieś tam mamy jakieś swoje plany na życie, także to się raczej nie zapowiada. Witam, czy Ritex ma inne systemy pracy niż 3x1? Z takimi pytaniami telefon do biura. Tak. My nie wiemy. Ogólnie. No kiedyś były, no, ale my nie jesteśmy na bieżąco z tymi systemami. No to my sobie ich nie wymyślamy, my ich nie układamy. Więc i zacznijmy od tego, że 3x1 w Ritexie to jest 3 weekendy w trasie. 3 weekendy, czyli wyjeżdżasz we wtorek, czwartek, cokolwiek. Jesteś 3 weekendy w trasie i na czwarty tydzień cię ściągają do domu. I nieważne, czy to będzie poniedziałek, czy to będzie piątek i 25 dni będzie już w trasie fizycznie, to wtedy ciebie ściągają. Czyli nigdy nie wiesz, jak trafisz do domu, czy to będzie poniedziałek, czy to będzie piątek, czy sobota rano, czy to będzie 19 dni w trasie, czy to będzie 25 dni w trasie. I ten jeden to też nie jest jeden, tylko to jest 5 dni w domu na szósty dzień wyjazd. Ile trwała najdłuższa wasza trasa? To chodzi o tygodnie w trasie, Misiuś. 6 tygodni najdłużej. Przed świętami jakoś to było tak, żeśmy nie chcieli zjeżdżać, bo wiedzieliśmy, że w święta to jest mniejsza pensja, chcieliśmy pojeździć dłużej, żeby pieniążki wpadły, także byliśmy 6 tygodni w trasie. I to idzie tak. Kup. Ile się znacie? Sześć lat? No gdzie? Trzy jeździmy razem, cztery żeśmy się znali. 7-8 lat się znamy. 7-8 lat, no. Ja cię pierdzielę, ale my starzy jesteśmy. Jezu, co ty chcesz liczyć? Poznałeś mnie, jak miałaś 18, masz 25, no to 7. 7. No tak. Jak długo jeździcie ze sobą? 3 lata. Ile mniej więcej zarabiacie? No to już było wcześniej. Po ile macie lat? 25? No ile ona? No ile masz lat? No ile? Ja wiem, a ty wiesz? 31. Stary! Stara dupa. Nie wiem, czy było słychać. 31, 8, 9 rocznik, a u mnie 9, 5. Longer pyta, skąd macie internet w trasie, czy operatora, abonament, czy jakiś pakiet, jaki używacie nawigacji? Pozdrawiam. Również pozdrawiamy. Internet w trasie mamy z Free. Jest to karta francuska Free Mobile. Kosztuje 20 euro miesięcznie. Jest do wykorzystania we Francji 100 giga i 25 na Europę. Jeszcze mamy Voxy, angielską, ale jeszcze nieaktywowaną i ponoć tam jest o wiele lepsze warunki są, ale jeszcze nie testowaliśmy, także na razie nic nie mówimy. Jakiej używacie nawigacji? Aygo Primo, a jeszcze dodatkowo się posiłkujemy, jak żeby znaleźć jakiś adres czy coś, to w mapach Google po prostu. Potem następne pytanie. Piotrek 94. Witam i pozdrawiam. Pytanie, jak zaczęła się przygoda z trakami? Oraz jak zaczęła się wasza przygoda w podwójnej obsadzie? Jak zwykle bardzo fajnie się was ogląda. Jeszcze raz pozdrawiam szerokości. Również pozdrawiamy. Jak zaczęła się nasza przygoda w podwójnej obsadzie? Było już wcześniej. I dodatkowo polecam jeszcze raz tam w linkach na pewno będą odnośniki do naszych wywiadów. Tam jest wszystciutko fajnie opisane. Mateusz pyta. Siemanko, będą jakieś tuningi z Kani, jakieś lampki popi, czy czym sprzątacie w swoim samochodzie? Tuningi, skani, jakieś lampki popi, nie, aczkolwiek jak widać doszła tablica nowa, bardzo fajna, świeci się w różne kolory. Jeszcze mamy takie fajne z e-tracker shop, dwa takie, jak to się nazywa? Znaczki. Emblematy takie, które na zewnątrz wejdą, e-tracker shop, pamiętajcie, mają na Facebooku stronę, bardzo fajne produkty.
Jeszcze doszły naklejki, które też niedługo Wam pokażemy, chociaż nie, ja tam chyba nagrałam. Czyli więcej nic nie będziemy robić, bo nie wiemy, jak to sytuacja będzie tutaj się rozwijać w tej firmie. Jak to będzie po nowym roku. W intro gąski najlepsze, Mariusz Kurek. Oczywiście, te gąski to są zajebiaszcze. Ray B, z którego roku jest Wasz Ford i ile ma przejechane? Z którego roku jest nasz Ford? Z 2019. W zeszłym roku go kupiliśmy, rok czasu mija, pierwszy serwis teraz był. Przejechane ma? Teraz ma niecałe 19 tysięcy. Z jakich okolic Zabrze jesteście? Dawid X się pyta. Czy my jesteśmy? My ogólnie nie jesteśmy z Zabrza, tylko po prostu tam mieszkamy, a mieszkamy na Mikulczycach. Master Krzysiek 02. Czy ciężko było przekonać szefa, żebyście jeździli w podwójnej? Tu same podwójne. Tu same podwójne jeżdżą. Tutaj ciężko jest przekonać, żeby ktoś pojedynczo jeździł. Znaczy nie, no inaczej, pojedynczo jeżdżą. Na chłodni. No, teraz. Na chłodni, no i tutaj w koło komina, nie? I w koło komina, tak. A ogólnie firma jest nastawiona na same podwójne akurat. Maksiu. Były pozdrowienia na ostatnim odcinku, bo nie miałem czasu całego oglądać. To kuźwa oglądaj, bo nie będzie żadnych pozdrowień. To takie niemiłe takie. Jak są pozdrowienia, to proszę oglądać, jeżeli były pozdrowienia i czekasz na pozdrowienia. Arkadiusz S. Pozdrawiam. Mam pytanie, jak mam na imię hehe żart, moi drodzy, uwielbiam Was. Sądzę, że masz na imię Arek, ale różnie to może bywać, także również pozdrawiam. Adam Mazur. Dlaczego firma Ritex nie inna bliżej domu? Bo bliżej domu same dziady. Nie, no ogólnie nie... To była jedyna firma, która nam odpowiadała pod względem warunków, kierunków, tras, tegoż pensji i jeszcze tam innych paru rzeczy. Bliżej po prostu takiej, żeśmy nie znaleźli. Cio Live. Hej, mam pytanie, czy mieliście kiedyś jakiś wypadek, czy jakąś dziwną sytuację? Pozdrawiam. Oj, osobiście ja miałam wypadek, nie ma ludzi nieomylnych. Dziwne sytuacje też nie jedna jest na drodze, ich jest mnóstwo. Ale co do wypadku, w Trójce jeździliśmy na dwa auta i Damian miał zepsute CB i on był takim prowadzącym, a z racji tego, że był prowadzącym, to po prostu trzymałam mu się na dupie, żeby nikt między nas się nie wcisnął, żebym ja go cały czas widziała, jak jakieś zjazdy i tak dalej, no to po prostu chciałam się trzymać blisko niego. No i na A4 koło Drezna był wypadek, rozwaliła się cysterna, wylało paliwo, helikopter lądował, no po prostu gruby wypadek i nagle po prostu wszyscy zaczęli hamować, bo był bardzo duży ruch, wszyscy zaczęli hamować. Przed nami wiem, że jeden gościu zmarł i za nami też, jedna ofiara śmiertelna była, a ja się trzymałam, po prostu miałam za mały odstęp, między mną a Damianem był. Z prawej wyjeżdżały auta, z lewej jechały auta i też się zatrzymywały, nie miałam gdzie uciec. No wiadomo, po hamach i delikatnie tylko odbiłam do lewej strony, żeby po prostu prawej nie zgnieść. Żeby jakby zgnieść to prawą, a nie mnie. Ja w razie czego, żebym po prostu została, żebym przeżyła. No ale w miarę dobrze chyba zahamowałam, bo tylko pukłam w Damiana. Nic takiego się nie stało, gdzieś tam jakiś tam zderzak, coś tam i szyba zbita. No ale pamiątka i nauczka do końca życia i teraz po prostu trzymam odstęp taki aż zanadto. I nieraz Damiana na przykład opierdzielam, bo on czasami nie trzyma odstępu, a ja na przykład odstęp, bo już po prostu mam taką, a nie inną, takie, a nie inne doświadczenia na drodze. O. Wiecie, najgorsze jest to, że nie ma ludzi nieomylnych. Ja tam na blogu napisałam, jaka była sytuacja i w ogóle i oczywiście tyle hejtu, że o, znalazła się celebrytka i tak dalej, a jeździć nie potrafi. O Jezu, z czego tam nie była. A prawda jest taka, że większość miała jakieś tam mniejsze czy większe sztuczki, ale często większe, a na przykład nie przyzna się publicznie do nich. Ja jestem taka, że czy jest dobrze, czy jest źle, to ja wszystko powiem, bo na tym opieramy nasz blog, żeby on był szczery, prawdziwy, żeby to było czarno na białym, jak my żyjemy, jak to wygląda w trasie i tak dalej. Nie robienie z siebie celebrytów Bóg wie kogo, nie? Kanioma pyta. Tak długo już Was znam, że sama na połowę pytań mogę odpowiedzieć. No to prawda, że jak ktoś się tam nas zna i tak obserwuje i tak dalej, to większość pytań wie, raczej odpowiedzi zna. Ale ma tutaj pytanie. Kiedy ślub i czemu mnie nie zaprosicie? Koniec pytania retorycznego. Nie ma na co zapraszać. Nie ma na co zapraszać, kiedyś będzie ślub, bo żeśmy już właśnie z tymi naszymi poprzednimi doświadczeniami stwierdzili, że jeżeli będzie ślub,
to chcemy go zrobić samemu. W sensie pojechać gdzieś w jakieś ciepłe kraje, we dwoje, odpocząć i tam wziąć ślub i wtedy sobie wrócić. I nie robić tego ślubu po prostu na pokazówę, że rodzinę pozapraszać, coś tam, nie. Chcemy, żeby to był nasz dzień i tylko dla nas i tak sobie żeśmy postanowili. Aleksandra Jesionek. Jak wyglądają zarobki na podwójnej? No to było. Wiśnia W. Czy tatuaż boli? Nie. Ja usypiałem prawie, że. Usypiałeś? No. Że też zależy od tatuatora, ale no. No nie boli, no. Bardziej boli usuwanie. Ekspedyt Grapa. Cześć moje drogie wariaty, czy zacząć pracę na chłodni, czy też plandeką i czemu zrezygnowaliście z chłodni? To nie jest tak, że zrezygnowaliśmy. To było tak, że przyjęliśmy się do pracy w Riteksie na chłodnie, ale zaczęliśmy pracę na plandece tylko po to, żeby poczekać, aż się zmieni miejsce, jak się zwolni miejsce na chłodni. My już z góry mieliśmy zapowiedziane, że na chłodnie przechodzimy, bo spedytor od chłodni do nas pisał w tej sprawie, czy chcemy przyjść do nich do pracy. Później ten spedytor się zwolnił, no ale on się zwolnił, ale mimo wszystko żeśmy przeszli na tą chłodnię, no bo słowo się rzekło i trzeba przejść, mimo że nam się podobało na tej plandece. Przeszliśmy na chłodnię i później w międzyczasie okazało się, że Ritex po prostu nie ma takiej pracy na tą chłodnię. My robiliśmy po 500 km, po 700, były dni, że nawet ja nie wsiadałam za kółko, gdzie to jest dziwne na chłodni, gdzie powinno się robić mega kilometry. Dobry rozsułek? No ale nie było tych kilometrów, my żeśmy się naprawdę męczyli na tej chłodni, bo nie mieliśmy pracy. No i Ritex sam stwierdził, że po prostu na chłodnie będą tylko pojedyncze obsady, a podwójne na plandekach. I nam się to jak najbardziej spodobało, nie mieliśmy żadnych obiekcji, no bo mówię, my żeśmy się nudzili. Była masakra, były same Niemcy, Anglia, rzadko kiedy wpadł jakaś taka długa trasa, chociaż nie powiem, bo czasami Marcin, nasz spedytor, naprawdę dawał takie grube kursy, nie? Że żeśmy pojechali na Rumunię, to na Litwę, to coś. Naprawdę mieliśmy takie mega kursy. Z Rumunii na Portugalię, to już w ogóle kosmos. Ale mówię, nie było pracy na chłodni dla podwójnej, dlatego oni to zmienili, a nam to było jak najbardziej na rękę. Doktor Minecraft. Czy byście chcieli zmienić skanie na DAF Euro 6? Ja nie. Trudny wybór. Szczerze, jakbym miał mocniejszy silnik, to tak. Jak DAF miałby mocniejszy silnik od tej skanie, bo my mamy tu 410. No to wtedy pod tak. Pod względem mieszkania to nie, no bo... Pod względem mieszkania fajnie się mieszka w tej skanie. Naprawdę jest o wiele lepiej jak ta starsza. No i nawet więcej miejsca ma, mi się wydaje, niż DAF, ale... No jeżeli miałby mocniejszy silnik, to tak. Tak. No ale to też nie ma różnicy, to myślę, że na inne auto też o mocniejszym silniku w dużej kabinie byśmy się przesiedli. No na Iveco nie. No na Iveco nie. A nie, ja ten nowy Iveco? Też mam mniej miejsca. No nie wiesz, skanie. Nie byłeś, nie widziałeś. Nie. Byłeś, widziałeś. No ma, no. Krystyna Gębala. Pozdrawiam serdecznie. Również serdecznie pozdrawiamy. Marcin Ciłkowic. Co słychać, jak... Co u Was, jak się żyje Wam? Bardzo dobrze jak na razie. Inaczej, no ostatnio trochę... Ciężko. Ostatnio trochę ciężko, tak. Ale dajemy radę. Ale dajemy radę. XYZ. Andzia, ciężko było nauczyć się tirem, jak Ci idzie z cofaniem? Czy ciężko było się nauczyć? No prawko bardzo szybko poznawałam. Nie było ciężko mi się nauczyć. W trasie gorzej było to zastosować jako praktykę. Czy jak mi idzie z cofaniem? Zależy, jaki mam nastrój. Jeżeli jest taka sytuacja, że Damian jest zdenerwowany i widzę, że mu nie będzie szło z cofaniem, to wtedy ja jestem od trudnych zadań i na przykład jeżeli jest zadanie takie, że trzeba cofnąć na budowę, tak jak gdzieś tam to było w jakimś filmiku i trzeba do tego mieć zimną krew, to Damian wypadł z kabiny i idzie tam patrzeć, a ja po prostu cofam. A jakieś takie podrampy, zwykłe cofania, no to najczęściej jest Damian. Ale to też jest tak, że kto jest za kółkiem, ten cofa. To nie jest u nas tak, że będziemy się zmieniać specjalnie, bo nie wiem co, bo mam celebrytkę z siebie robić i siadać za każdym razem do cofania pod rampę? No ja nie z takich jestem, żeby kurczę na pokaz coś robić. Jeżeli Damian podjeżdża pod rampę, no to Damian cofa, jeżeli ja podjeżdżam, to ja cofam. Nie? No przecież. No.
BADZ. Co myślicie o 32-metrowych zestawach w Holandii? Jakie są Wasze przemyślenia i opinie na temat z perspektywy kierowcy ciężarówki? Jeździłbym. Jeździłbyś? Znaczy spróbowałbym, no. Ja bym wszystkim spróbował jeździć, tak jak tam było wcześniej, po Ameryce tymi ciężarówkami w ogóle, ale... Tutaj... Co do 32-metrowych zestawów, no fajnie, bo więcej towaru zabiorą. No ale co z tego, jak nie ma infrastruktury na to? Ale szczerze, nie ma infrastruktury na to. Jak długo, Z88 pyta, jak długo zamierzacie pracować jako kierowcy, zwłaszcza Andzia? Dlaczego pytam o Angelę? Ano dlatego, że mimo wszystko jest kobitką i nie wierzę, że nie chciałaby posiedzieć w domku, porobić typowo babskie rzeczy, no chyba, że się mylę. Tak, ona posiedzieć w domku. Ale czy widzisz się jako 50-latka w ciężarówce? Życie szybko przemija, jak wiemy, a zwłaszcza w kabinie. Te dni lecą, miesiąc dla kierowcy jest jak tydzień dla normalnie pracującego człowieka, także fajnie by było, jakbyście opowiedzieli ogólnie, jakie plany na przyszłość macie, budowa domu, dzieci, czekam na wasze Q&A. No i tutaj właśnie kłania się te mini zoo, to te nasze plany życiowe, że po to... No to, o czym wcześniej było mówione. Tak, że po prostu planujemy zrobić mini zoo pod zadaszeniem, na to trzeba dużo pieniążków, oczywiście w dom w to wchodzi, tyle, że na razie nie kupujemy domu jakiegoś byle gdzie, ponieważ ten dom będzie musiał być połączony z metrażem, z tym zoo, z budynkami gospodarczymi, także to będzie większa inwestycja. My po prostu myślimy już na przyszłość, o naszym interesie, o naszej pasji, o naszym hobby, o tych zwierzętach i to chcemy połączyć. Czy ja nie chciałabym posiedzieć w domku, porobić typowo babskich rzeczy? No ja takich babskich rzeczy to ja nie robię, nie, nie, nie. W domu fajnie by było posiedzieć, ale wspólnie. Z drugiej strony, co ja mam w tym domu robić? Ja, ale w dzień gdzieś heja, na przykład, no nie wiem, zwiedzać czy coś, czy do konia. No, także to my jak jesteśmy w domu te 5 dni, to nas nie ma w domu. My jedziemy tu i ten dom jest tylko po to, żeby się przykimać, a i to czy nie zawsze. A konsola kurzę zarasta. A konsola kurzę zarasta, no właśnie. Ile robicie średnio kilometrów w 3 tygodnie? Jakieś 15-18 tysięcy. Poniżej 15 się nie zdarza. 18, poniżej, tak, no, 18. To zależy od kurców. No. Teraz zobaczcie, w czwartek wyjechaliśmy, jest niedziela, jesteśmy w Portugalii, jest 3000 ponad zrobione. No. Wrócimy z powrotem do Niemiec, w Niemczech będziemy gdzieś w środę, no to już będzie 6. A jeszcze do końca tygodnia trochę zostało. Także. Do jakich krajów najbardziej lubicie jeździć na załadunek i rozładunek? Jakie macie wspólne pasje Jaro 24? Wspólne pasje jakie mamy? To jest bardzo ciekawe pytanie. Jakie mamy wspólne pasje? Pokémon Go. Pokémon Go, gramy w Pokémony, to jest bardzo fajna gierka, możecie się śmiać z tego, ale kupę kasy na to wydajemy. I bardzo dużo osób, w tym Damiana na przykład, wychowawczyni z gimnazjum? Z gimnazjum. Gra w to dosyć intensywnie. My staramy się, mimo że mamy osobne pasje, jeden drugiemu nie wchodzić w paradę, w te pasje, a wręcz go wspierać. Tak jak u mnie są zwierzęta, no to u Damiana ostatnio coraz bardziej zaczyna się przekonywać do tych zwierząt i też widzę, że uwielbia i co chwila mi tylko pokazuje filmiki, co chwila tylko coś i zaczyna łapać tą wiedzę, no bo on wiedzy jeszcze takie na temat zwierząt nie ma, ale zaczyna się sam zaczyna od siebie się kształcić i w ogóle... Modliszkęła ostatnio uratowała. Ostatnio modliszkę nawet, tak, uratował. A co ty robisz? No, rosołek ściągnął. Ładunek i rozładunek. Ja nie mówię, że po niej jeździć i ten, tylko załadunek, rozładunek. Portugalia, ja wiem, ja tam w sumie w żadnym kraju nie mam takich problemów, jakich, no... We Włoszech masz. No. Wszystko zależy od podejścia ludzi tak naprawdę. Jeżeli ludzie są spoko, bo jest zawsze gdzieś ta bariera językowa, to nawet we Włoszech jest fajnie. Syberia. Otóż moje pytanie brzmi, czy kolega Misiuś jeździł kiedyś na ruchomej podłodze? Oczywiście, że tak. Ja z nią rozwaliłem. No, rozwalił. I dostałem nagrodę wywrotkę nową, którą sam pojechałem odebrać. No, nie wiem za co. To były moje początki. W ogóle jazdy na międzynarodówce jeździłem podłogą ruchomą w trójce. No i to jak to początki stres i w ogóle i nie zauważyłem słupka od bramki i rozprułem, nie na wylot na szczęście, ale rozprułem pięć paneli w boku podłogi. No i podłoga poszła do naprawy, do sieradza, a ja pojechałem do Kowara, dobrałem nową wywrotkę, już jej nie oddałem. Mirek Miras się pyta. Oglądam Was od niedawna i chciałbym z Wami uścisnąć dłoń. Czy byłoby to możliwe? Wiadomo, odległość robi przeszkodę. Może będziecie niedaleko. Pozdrawiam z Biłgoraja.
Kurczę, patrzyliśmy to na mapach Google i te strony u nas to będą, jeżeli będą, to znają życie prywatnie, bo my tam nie, chyba że w innej firmie jakby. No ale to zależy jeździć. Też, no Litwa to też nie są strony typowo Ritexowe, a żeśmy tam się znaleźli, tak? Złotek napisał, czy wozicie ładunki scentowe? Jeśli tak, to czy macie aplikację w telefonie, czy samochód posiada system GPS do namierzania? Nie wozimy ładunków. Nie wozimy takich scentowych, nie wozimy, na szczęście. Jarek Popowicz, jak zadawać takie puste pytania, co kogo obchodzi życie intymne, katastrofa, wolę pytanie, co zabrać na tydzień. No niektórych, niektórych interesują takie pytania, byleby były one z głową i byleby nie były no takie typu, nie wiem, no na jakie pozycje seksualne w ciężarówce, bo od takich pytań na pewno nie odpowiemy i takie pytania od razu taką osobę blokujemy. Bo jeżeli chcą opcje Brazzers, to niech wejdą na takie, czy Pornhub i jakieś inne tam strony internetowe, to są od tego, ewentualnie jest inny kanał o trackerach, którzy lubią więcej ciała pokazywać niż powinni. Także takie rzeczy to nie u nas. A co zabrać w trasę? No cóż. Na pewno jedzenie, na pewno siebie. Na pewno siebie, jedzenie i wodę pitną. I przede wszystkim wodę pitną, bo... Za granicą trochę droga jest. No trasa dwa, no nie na każdym parkingu jest nawet możliwość nabrania tej wody pitnej, aczkolwiek ja nawet do takiej wody, gdzie jest pokazane, że niby to jest woda pitna, to nie ma. To my nie bierzemy takiej wody, my wody tylko co pobieramy na parkingach to tylko do mycia, a zupy, nie zupy gotujemy z takich butelkowanych, które bierzemy w Polsce albo kupujemy za granicą butelkowane. No niestety, ale bezpieczniej, bo jeżeli by się okazało, że ta woda, która jest niby pitna, jest niepitna i by się okazało, że jakieś choroby żołądka czy coś, no my już wystarczająco mamy problemów zdrowotnych. Piotr, zróbcie serię filmów z tachografem, bo jestem młodym kierowcą bez doświadczenia i nie ogarniam tego w połowie. Dzięki szerokiej drogi. My też nie ogarniamy. My tego tachografu też nie ogarniamy. Jeżeli mielibyśmy zacząć kombinować i nie jeździć 4,5, pauza 4,5 i tak dalej, to myślę, że może i też byśmy mieli jakieś problemy czy coś. Bo jednak te przepisy są takie trochę pogmatwane. Co nie zmienia faktu, że tych filmików o tachografii jest dużo. Jeszcze polecam, na Facebooku jest Wesoły Krokodyl, coś takiego. I tam też są fajnie potłumaczone te wszystkie przepisy. Mariusz Mar, na co zbieracie kasę? Willa, złote klamki, baseny? Tak, kurczę. Paliwo do Forda. Paliwo do Forda. Tak. Niestety. No i zo w przyszłości. Peter 03101984. Skąd wzięłaś pomysł na intro i muzykę? No i jak? No muzyczkę sobie po prostu wynalazłam, spodobała się, wzięłam, a pomysł na intro? Starałam się, żeby było pokazane mniej więcej, co robimy, co widzimy na co dzień. Chociaż i tak marzy mi się już troszeczkę inne intro, tylko nie mam po prostu czasu i chęci, żeby to ogarnąć. Sensei, gdzie chcielibyście zamieszkać na stałe już po przygodzie z ciężarówkami? Czyli dom, minizo, rodzina, w jakim zakątku Polski? I to jest ciekawe pytanie, bo nieraz się żeśmy zastanawiali, ale myślę, że jednak nasze zachodnie Pomorze albo Dolny Śląsk, nie? Albo zachodnie Pomorze, albo Dolny Śląsk, gdzieś te okolice Wrocławia, bardziej na dół, bo jednak piękne widoki, bliżej gór i tak dalej, albo u nas Pomorze, jeziora, to gdzieś w tych okolicach, na pewno tam. Ale jeszcze będziemy myśleć. Nie nudzi Wam się jazda przeważnie cały czas po tych samych krajach? Nie chcielibyście jakiś odskoczni typu Grecja lub jakiś inny kraj poza tymi, co latacie przeważnie? Pozdrawiam. Kamil 18. No raczej nie jeździmy po tych samych krajach. Ja jakaś myślę, że... Znaczy, no, kraje są powtarzalne, ale nie ma tej powtarzalności co do firm, no, i rejonów, w które jedziemy. No. No zawsze jest to jakaś niespodzianka, gdzie jedziemy. Jeśli chodzi o jakąś odskocznię typu Grecja, pewnie, że tak, ale to jest możliwe w tej firmie, bo ponoć na Grecję czy tam jakąś Szwecję jeżdżą. Także może kiedyś się coś trafi innego. Jeżeli się nie trafi nic innego, no to nie wiadomo też, ile my tu zabawimy w tej firmie, bo to różnie bywa. No. Andrzej Pińkowski. Czy często macie takie sytuacje, gdzie musicie współpracować przy trudnych manewrach? Czy myśleliście o wspomożeniu się takich sytuacjach interkomem lub komórką? Dzięki za Wasze filmiki. Pozdrawiam. No, zdarzają się. No. Ostatnio właśnie ktoś nam podpowiadał a propos tych krótkofalówek. I mamy zamiar je kupić. I patrzyłem właśnie na konkretny model Motorola.
na pewno zaopatrzymy się. W tej chwili mamy troszeczkę niestety wydatków takich dodatkowych, nam wyskoczyło na przykład przebicie opony przez jakiegoś delikwenta. Także no... No ale zakupimy. Ale zakupimy na pewno, bo to się bardzo przyda i nie będzie tego stresu, tych nerwów, na pewno nam tu ułatwi pracę. Paweł Korpusiński. Kierowcy ciężarówek często dziękują na drodze poprzez naprzemienne miganie lewym i prawym kierunkowskazem. Skąd się wziął ten zwyczaj? Ma on jakieś praktyczne uzasadnienie? Praktyczne nie, po prostu to jest zwykła kultura i no bycie uprzejmym na drodze. Jest to miło jakoś tak traktowane, że o, podziękował, fajnie, dobry kierowca. Mi osobiście szybciej jest wziąć, zamigać kierunkowskazami, niż wychylać się i włączać awaryjki. No. To też zależy w jakiej ciężarówce, bo też niektóre kierunki, na przykład jak się nie da się tak szybciutko naprzemiennie kliknąć, wtedy trzeba awaryjką, bo jak się spróbuje, to po prostu będzie trzy razy pyk, 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 także zależy też od ciężarówki, ale ogólnie to jest po prostu kultura między kierowcami i taki wzajemny szacunek. No. Kotek Pipi. Dlaczego pracujecie w polskiej firmie, a nie na przykład Niemcy czy Holandia? Bo ciężko jest znaleźć pracę na podwójną obsadę w Niemczech czy w Holandii, a jeżeli jest jakaś firma, to jest najczęściej po Niemczech, po Holandii, jakaś może Anglia wpadnie i najczęściej to są firmy, gdzie trzeba kilka rozładunków, kilka załadunków, a my byśmy chcieli po prostu mieć święty spokój, strzały po 2000, po 3000 km, czyli to, na co najbardziej podwójna jest opłacalna i gdzie się najlepiej podwójnej pracuje. O. Natalia Lech, może głupie pytanie, ale czasami wchodzą na przykład takie ciekawe. Jak płacicie za mieszkanie? Na przykład jesteście na 2 dni, czy przelewacie? No jak? No XXI wiek, to teraz wszystko jest na przelew. Czy my byśmy byli na co dzień w Polsce, czy nie? No to normalne, że przelewy. Jarek Masiukiewicz. Jak wytrzymujesz z Misiusiem i kiedy w końcu dorobi tobie Andziu kijek do desek, o który już Misiusia prosiłem? Kijek do desek jest. Mamy. Jest kijek do desek, ale Andzia jest, no ona stała w kolejce po rozum, nie po wzrost i jest za niska do tego kijaszka. No. A także mamy inny taki długi kijek i też się sprawdza. No. Jest okej, okay. Tylko jest metalowy po prostu. No, jak ja wytrzymuję z Misiusiem? Normalnie. On na co dzień jest bardzo cichy, także no, nie da się z nim nie wytrzymywać. Bardziej mnie to denerwuje, że on na przykład jest za cicho i Misiuś, powiedziałbyś coś. Do ciebie chodzi. Mariusz 87. Cześć, jak lubicie spędzać czas, gdy wypadnie wam weekend w nieciekawym miejscu, a pogoda nie nadaje się na spacery? Filmy, karty, gry, czy macie jakieś inne sposoby, żeby zabić czas? Tak, jak najbardziej. Netflix, ściągamy sobie mnóstwo filmów, mamy też te Pokémony i najczęściej, jeżeli jest taka właśnie... Czasami wolę na przykład, żeby wypadło weekend, żeby wypadł w nieciekawym miejscu, bo ja mam możliwość, żeby złożyć wam te filmy. Żeby ogarnąć w ogóle media społecznościowe, bo ja naprawdę nie mam na to czasu. Nie dość, że się nie wysypiam, nie dość, że nie dojadam, to jeszcze tutaj filmiki, jeszcze to, tamto, siamto, także jest tego trochę, także jak taki weekend... A propos nie dojadam, zaraz będę gotował makaronik do rosołku. Dobrze, zaraz będziesz wyłączył już ten rosółek i zaraz będziemy jedli rosółek, będzie elegancko. Adam Gorzela. Czy było tak, że mieliście tak zwane ciche dni? Jeżeli tak, to jak sobie z nimi radziliście, a tak na tak małej przestrzeni? A jeśli nie, to jak to jest możliwe, że aż tak zgodni jesteście? Ciche dni nie, ciche godziny raczej. Godziny, tak. Bardziej tak. No to wtedy ja słuchawki na uszy, a on się zajmuje swoimi rzeczami i chwila takiej ciszy, ale ogólnie... Nie da się, no. Nie da się, jesteśmy na tak małej przestrzeni, że zaraz inaczej. My staramy się dużo ze sobą rozmawiać. Jak jest coś nie tak, to ja się pytam, co jest nie tak, dlaczego tak się zachowujesz, a wiesz, że mi jest przykro, a wiesz, tak samo ze strony Damiana, no. Staramy się to gdzieś tam rozwiązywać, dużo kompromisów, dużo... Jeszcze raz rozmowa. A drugie pytanie, co z tym prysznicem i toaletą na naczepie, gdy jesteście załadowani, gdzie z nich wtedy korzystacie? Pyta Adam Gorzela. Jeżeli jesteśmy załadowani do pełna i jeżeli nie ma prysznica, to z prysznica korzystamy w ten sposób, że ustawiamy sobie na schodek bańkę, myjemy głowę na zewnątrz, a ewentualnie Damian jeszcze do połowy się myje na zewnątrz, a resztę w kabinie w misce. Także tak to wygląda. No wiadomo, że jeżeli z toaletą nie ma na naczepie, no to trzeba będzie kombinować w ostateczności kabina. Ale to jest taka ostateczność...
No ale też nie jesteśmy tacy, że unikamy toalet czy prysznicy, no po prostu jak nie ma możliwości, no to tak sobie wtedy radzimy. Jeżeli gdzieś mamy RCP, nie toalety czy prysznicy, to jak najbardziej wtedy lecimy tam czym prędzej. Dokładnie. Mister Damiano 16. Siemanko, jestem kierowcą busa i niestety na wyposażeniu busa nie ma lodówki. I jak można sobie radzić bez lodówki? Co prawda mam taką samochodową, ale na postoju rozładowuje tak jak akumulator. Możecie polecić jakąś lodówkę, co nie rozładowuje akumulatora. Pozdrawiam. No my w tym temacie nie mamy doświadczenia. Mamy na wyposażeniu ciężarówki lodówkę i z takiej korzystamy. I innych żeśmy jeszcze nie użytkowali. I raczej nie będziemy użytkować. Tu, ktoś. Robak u mnie ładził, przepraszam. Chciał mnie zjeść. Sam chciałeś, żebyśmy byli skupieni. Jerzy Zdan. Jesteście kochani, uwielbiam was oglądać. Życzę dużo zdrowia i spokojnej pracy i szerokiej drogi. Jurek, kierowca z Abergavenny, Wielka Brytania. Wielki dzięki, Jurek. I wzajemnie. Rychu. Witam was i skoro mam taką okazję, to chcę zapytać, jak to jest z ON w samochodzie ciężarowym, bo są dwa zbiorniki paliwa, więc jak to wygląda, one są połączone jakoś, czy po wyczerpaniu jednego przełączacie na drugi, jak to jest z tankowaniem? Jedna strona i, drugi sam, i druga sama się uzupełnia, czy tankujecie z obu stron? Pozdrawiam was. To... Tankujemy z obu stron zawsze. Ale nie naraz. No nie na raz, najpierw jeden zbiornik, potem drugi. Tak, no to zależy od ciężarówki w sumie. No w Scania tej jest tak, że najpierw musimy zatankować zbiornik prawy od strony pasażera, a później musimy tankować lewy, no bo tak jest według producenta. No i tak smok też jest zamontowany, że najpierw wyciąga z prawego zbiornika paliwo, a później z lewego ona przepływa. To jest tak, że po prostu paliwo przepływa, uzupełnia się wtedy. Co do innych aut, to zależy. No, w DAF-ie jeździliśmy, w DAF-a z dwóch zbiorników naraz ciągło i tam można było naraz tankować obydwa zbiorniki. Koksik Yamas. Siemanko, zacząłem was oglądać od momentu, kiedy wskoczyliście na nową Scanię. Bardzo mi się podobają wasze filmiki. Też mam zamiar iść w tym kierunku. Jeśli możecie, powiedzcie, na co uważać jako świeży kierowca. Pozdrawiam. W sumie na wszystko. No. Na wszystko. Na drogę, na ludzi, na parkingi. Na parkingi, na rozładunki, na załadunki, na papiery, no na wszystko trzeba uważać tak naprawdę, no, to nie ma... No dokumenty, czy są kompletne, czy są wszystkie podpisy, czy są wszystkie pieczątki, no jest trochę tego. Anonimowy depresant. Andzia, kochanie, jesteś cudowna. No dziękuję, bardzo mi miło w sumie. Po co ta depresja? Anonimowy depresant, właśnie. No, ja nie rozumiem, to nie wypada, nie można mieć depresji. Od do 99. Witajcie, czy obecna Scania zmieniła wasze zdanie na temat Scanii? Czy nadal zmienilibyście auto, gdyby była taka możliwość? I czy to jest spowodowane tym, jak się jeździ, czy jak mieszka? Pytam, ponieważ w jednym z filmów powiedziałeś, że Damian tęskni za DAF-em, a ty chciałabyś pojeździć Fordem. Co do Forda, to dalej bym chciała pojeździć, bo to nie o to chodzi, że mi nie odpowiada w tej Scanii, bo mi jak najbardziej mieszkanie w tej Scanii, w tej SC jest... Nie była ziemia w porównaniu do Erki, ale Fordem bym z ciekawości pojeździła, bo widziałam filmik na przykład Iwony. My byśmy ogólnie pojeździli wszystkimi, którymi żeśmy nie jeździli. Tak, o to chodzi, żeby po prostu przejechać się, zobaczyć, jak to się funkcjonuje, jak to się mieszka i tak dalej, i tak dalej. Także to nie, że sama jakaś tam niechęć do tego auta, bo naprawdę w tej Scanii dobrze nam się mieszka i jeździ. Tamta Erka była gorsza, nie? Mniej miejsca było. Mniej miejsca było i jednak... Samo to, jak się siedziało za kierownicą, czy nawet mi się wydaje, że biegi też troszkę inaczej tutaj chodzą. Wiecie, na stałe na plandece, czy jeszcze nie wiecie? Pozdrawiam. No w tej firmie na pewno na plandece, a czy w przyszłości ja w jakiejś innej, na czymś innym, no to czas pokaże. Kamil Kopiński. Jak w waszej firmie jest zatrudnianie młodych kierowców? Jest ktoś, kto doucza w podwójnej obsadzie i pozwala nabyć jako takie doświadczenie, bo dopiero startuje z prawem jazdy C plus E, ale już przeglądałem różne oferty i wszędzie pisze, że wymagane doświadczenie. A skąd młodzi kierowcy dopiero po zrobieniu prawa jazdy mogą mieć jakieś doświadczenie? Z tego co wiemy, Ritex bierze no nawet bez doświadczenia i tam przyuczają, ale... Tak było, czy tak dalej jest? Ale czy tak dalej jest, to nie wiemy, nie wiemy. Anonimowy depresant znowu. Napiszcie proszę coś o waszej Scanii. Czy to płatomat, czy też uważacie, że jest najlepsza, jak w stosunku do Iveco, Volvo, nie wiem, czym tam już jeździliście. To nie jest płatomat, to jest automat. Półautomaty nie wiem, czy jeszcze są w Scanii. W tych starych były, jeździłem osobiście półautomatem w pierwszej Scanii, jaką jeździłem. Co do innych aut, każdemu pasuje co innego.
Ciężko powiedzieć sobie. Nam się tą skalnią bardzo dobrze jeździ. Karol Wieczorek. Andzia i Misiuś, pozdrowienia z równie gorącej Wielkopolski jak Hiszpania. Już troszkę Was oglądam i na część pytań tu zadanych odpowiedzi są w Waszych filmikach. Oglądajcie ze zrozumieniem. Bardzo ładne słowa. Szanuję. A pytanie do Was, czy kiedyś nie chcielibyście przesiąść się na wożenie nadgabarytów typu turbiny wiatrowe i tym podobne? Kiedyś myślałem o tym. Tylko, że... Nie ma na podwójne obsady takich ładunków. No, to raz, a dwa ja jestem zanerwowy. A no, a Damian jest zanerwowy. Jednak, ja bym się jeszcze nadawała, ale Damian... Jednak gabaryty to jest odpowiedzialność, to trzeba gdzieś tam no, być na 100% zawsze skupionym i w ogóle i jest wielki szacunek dla ludzi, którzy to wożą, ale... Kiedyś myślałem o tym nawet jeszcze zanim zacząłem z Andzią jeździć, ale później jak zrozumiałem ile mnie nerwów kosztuje przesiadka na przykład z wywrotki na plandekę czy na chłodnię, to jeszcze jak miałbym przesiąść się na gabaryt, to już prozak mi nawet nie pomógł. Rak Content Studio napisało, dlaczego tak często nazywacie swoją firmę Dziatras i ciągle w niej pracujecie? A kiedy my ciągle nazywamy? Musiałabym przejrzeć w filmikach, bo nie przypominam sobie, żebyśmy ciągle mówili Dziatras na tą naszą firmę. My ogólnie jak coś rozmawiamy z kimś, to mówimy, że na przykład pracuje u dziada czy coś, ale to są tylko i wyłącznie żarty. Dokładnie, to są tylko i wyłącznie żarty i bardzo często mówimy nawet na... Nasz przyjaciel pracuje też u Niemca i też się śmiejemy, że pracuje u Niemca, dziada i tak dalej. Bo jest dziwek, o tak, ale to też... Jezus, my się tylko śmiejemy, my cały czas żartujemy i tak dalej, także ja nie wiem skąd w ogóle to pytanie. Jakbyśmy mieli brać wszystko na poważnie, matko boska, w ogóle ile musów się najechało. Tak jak tutaj Sensei napisała, bardzo dobrze napisała, Dziatras to była raczej poprzednia firma, ale tak. Artur Truck Driver, ponieważ zamierzam się przeprowadzić do Niemiec po 14 latach mieszkania w UK, pracować na zestawie, pytanie brzmi, jak wygląda praca w Niemczech i czy dogadam się po angielsku w firmach, w których będę miał załadunek lub rozładunek, szczególnie chodzi mi o security na bramie wjazdowej do firmy. Z góry dziękuję, pozdrawiam z Derby UK. W Niemczech raczej po niemiecku. No nie powiem, no są tacy, że... Nawet jak nie znałem angielskiego, to będą chcieli się dogadać, ale to wszystko zależy od człowieka. To w każdym kraju takie, czy to są Niemcy, czy to jest Francja Portugalia, czy Hiszpania. Czy Polska nawet. No, no także w Hiszpanii po hiszpańsku, we Francji po francusku, w Niemczech po niemiecku, tak najczęściej jest w tych krajach. Na pewno ciężko się będzie przestawić z Anglii na Niemcy, bo Niemcy są jednak inni niż Anglicy. Anglicy moim zdaniem, co byliśmy na firmach, to są tacy jacyś tacy bardziej wyluzowani. Hello mate! No, ale to też zależy. No, zależy od firmy, no. Dobra, dalej. Truck Slovakia, pytanko. Kiedy razem pijamy kawkę gdzieś tam na Słowacji? To na pewno nikt Was się o to nie zapytał. Pozdrawiam Was serdecznie, mordeczki kochane. No, jak pojedziemy na Słowację, no to wtedy. No to wtedy. Jak się złapiemy jeszcze oczywiście. Chyba, że po prostu my będziemy pili kawkę na Słowacji, Ty będziesz pił kawkę na Słowacji, no to można powiedzieć, że pijemy razem kawkę na Słowacji. O właśnie. Też dobre, no. Powiem Ci, nie pomyślałam o tym. I ostatnie pytanie. Brzmi. Od Robin chuj. XXX. I od Robina. Jesteś naprawdę fajni, ale ten wstęp jest niepotrzebny. Dużo hałasu i nic więcej. Który wstęp? W sensie, że intro? No każde filmy mają intro. No bez przesady. No i bez przesady. No i tyle mam do powiedzenia. No i dzięki wielkie. Po wielu trudach, ugotowaniu i zjedzeniu rosołu odpowiedzieliśmy nam się przebrnąć przez Q&A. Na wszystkie pytania żeśmy odpowiedzieli. Tak. Daliśmy jak nie radę. Wierzycie, możecie sami sprawdzić pytania pod tym filmikiem. Tak, daliśmy radę. No mam nadzieję, że nic nie ominęłam, ale starałam się na wszystkie odpowiedzieć. No i co? No i życzymy dla Was wszystkiego co najlepsze. Bardzo dziękujemy, że jesteście, bo uwierzcie mi, że te miłe komentarze, które piszecie nieraz, na przykład jeżeli ktoś... nas hejtuje. Ja już nie mówię o konstruktywnej krytyce, bo ja to jak najbardziej szanuję i ja się cieszę, jeżeli ktoś napisze konstruktywną krytykę i powie, co poprawić, co zmienić i tak dalej, ale jeżeli ktoś na przykład bezczelnie zhejtuje, to wy potraficie za nami jak te lwy skoczyć. Ja to nawet dzisiaj to zaobserwowałam, że po prostu ktoś tam nam pocisnął, i to z naszej własnej firmy, pocisnął nam pod postem, że my jesteśmy celebryty i że się nie nadajemy jako kierowców. No bez sensu taki hejt. I ci ludzie, którzy gdzieś tam nas oglądają, widzą, znają, po prostu tak temu gościowi tam pocisnęli. Ja tam nie jestem za tym, żeby cisnąć komuś, ale samo to, że w obronie w ogóle tyle osób stanęło, że aż naprawdę serducho mi się uradowało dzisiaj, że to jest gdzieś tak
czasami nieraz mam takie wątpliwości właśnie, jak się za dużo tego negatywu sypie, czy na przykład nie przestać, czy coś. Ale potem jak przychodzą takie pozytywne te komentarze, no to nie da się przestać. Także naprawdę dziękujemy, że z nami jesteście. No. Chciałem wam dodać. No nic nie trzeba dodawać. Także dziękujemy, trzymajcie się. Pa, pa.